Drogie koleżanki i drodzy koledzy, wszystko się kiedyś kończy, również pobyt w tak wspaniałej szkole jak ta. I chcąc, nie chcąc, za chwilę staniecie się jej absolwentami. Stoicie teraz przed ważnym wyborem dalszej życiowej drogi i macie przecież świadomość, że nikt go za was nie dokona. Wszyscy jesteśmy kowalami swojego losu. Przyszłość zależy od was i należy do was. Wśród tu zgromadzonych zapewne znajdują się przyszli magistrowie, doktorzy, profesorowie, wynalazcy, artyści. Od tego, jak pokierujecie swoim losem, zależą też losy przyszłej nauki, sztuki, kultury i cywilizacji. Jesteście już na tyle dojrzali, aby móc o sobie decydować. Poza tym, kto wie najlepiej, czego chcecie, jeśli nie wy sami? Kochani, jest nam, młodszym uczniom tej szkoły, jak również całemu gronu pedagogicznemu i innym pracownikom, niezmiernie przykro, że musicie już nas opuścić. Nauczyciele widzieli w was mądrych ludzi, a my wspaniałych kolegów i koleżanki. Będzie tu teraz pusto i cicho. Jesteśmy smutni, bo nasza szkoła straci tyle wspaniałej młodzieży, która wielkimi krokami wkracza w dorosłość. Z drugiej jednak strony jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni z tego, że nasi nauczyciele przygotowali was nie tylko do dalszego kształcenia, ale i dalszego życia. Pracowali z wami tyle czasu przecież nie po to, abyście ziewali na lekcjach ze znudzenia, ale po to, aby ta wiedza do czegoś wam się przydała. Nie zawiedźcie ich i co najważniejsze, nie zawiedźcie samych siebie. Oby wszystkie cele, jakie sobie wytyczyliście, zostały osiągnięte, a wszystkie marzenia o przyszłej karierze zawodowej spełnione. W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie wam tego życzę. Żegnajcie, absolwenci Zespołu Szkół Włókienniczych imienia nauczycieli tajnego nauczania. Słodkiego, miłego życia.